Raczulisiu, cześć kochani, robimy wasze czytanko na październik. Kurde, mam jakieś inne światło niż, nie wiem co się stało. Nie wiem czemu tak jest, czekajcie. No, dziwne. Dziwne, może dlatego, że z tyłu za mną zaczęło świecić słońce. Dobra, nic się nie dzieje, Lecimy, lecimy. Lecimy. R Raczu Lisiu. Przepiękne. Co tam? Najpierw miłość, później praca, i potem cała reszta, dobra? Najpierw miłość. Najpierw relacje, później singlątko. Dobra. Na październik kochani, 2024. R Ra. No. No. Rachu co tam w relacjach? Październiku. Uhuhu. Coś, czego się obawiacie, przyjdzie. Ale to nie jest pokazane, że to jest złe. Kochani, już mówię. Na przykład, jeżeli ktoś um, nie chce, żeby ktoś wrócił, albo ktoś nie chce, żeby. Um, co by na przykład moglibyście nie chcieć, żeby jakaś okazja przyszła, bo jak przychodzi okazja, to trzeba się postarać, to trzeba coś zrobić. To takie coś mogłoby przyjść, i ktoś się tego obawia. Ktoś się obawia okazji albo czegoś, pasjonującego. Na przykład jeżeli rak byłby w relacji, na przykład w jakimś związku, rak sobie spokojnie żyje, jak gdyby nigdy nic, to mogłaby się do raka odezwać jakaś osoba pasjonująca i rak się może tego bać. Dlaczego? Bo jak to przyjdzie, to rak będzie kuszony, będzie chciał pójść za tym i może się bać, że jak to zrobi, to sobie zrobi burdello w domu. To jest tylko przykład sytuacji, to nie musi być coś takiego, to może być zupełnie co innego. Ale... Ale coś rusza. Coś rusza. Zaraz zobaczymy, co tu dalej będzie. Czekajcie, nic nie mówmy. Nic nie mówmy. Wydaje się, że to jest pozytywne. Wydaje się, że to jest bardzo, bardzo pozytywne. Jaka jest rada na to? Podjąć decyzję. Kochani, dobra, jest gdzieś cała grupa raków, która ma dobry związek, albo w miarę dobry związek. Na tyle dobry, że nie chcecie go zakończyć. Więc to, co by przyszło, to przyszedłby jakiś pasjonujący, ociekający, nie powiem czym singiel, który podrywa, ale rak ma coś dobrego w domu. No i oczywiście podejmie decyzję. Tyle. To jest dla tych, którzy mogą mieć taką sytuację. Ale teraz, jeżeli chodzi tak o, o tak, tak bardziej ogólnie, co mogłoby być dla większości, dla wie, większej ilości z, z Was, jest pokazany lęk. Boimy się, boimy, boimy, nie śpimy po nocach, boimy się. Po czym coś rusza, przychodzi jakiś ruch, jakaś, jakieś działanie i jest pokazana zakochana lub szczęśliwa osoba to może również oznaczać. Wyzdrowienie, czyli ktoś, kto się bał, że coś mu się stanie, nagle zabiera się za siebie i zaczyna, nie wiem, zmienia swój styl życia czy coś takiego, zaczyna coś robić z pasją, z takim zacięciem, z taką motywacją, żeby poczuć się lepiej i rzeczywiście poczuje się lepiej. Jest pokazana karta wolności i niezależności. Jeżeli ktoś myśli o tym, żeby odejść ze związku, to nie są typowe e, karty odchodzenia ze związku, ale jest pokazana jakaś niezależność. No. Ale to nie są typowe karty. Ja nie mogę, patrząc na te karty, powiedzieć, że oho, ktoś się rozwiedzie albo rozstanie. To nie są takie typowe karty, ale jest pokazana karta niezależności. Ja zakładam, że wiele z was będzie podrywanych przez singla, a macie coś już konkretnego. Yhm. Ale to jest coś, czego się, jest pokazane, że czegoś się obawiacie, jest jakiś lęk z czymś związany. A później w październiku tak coś ruszy do przodu, coś się zacznie dziać i jest pokazana miłość, szczęście, wyzdrowienie i uwolnienie albo niezależność. Niezależne coś, no? I karta rada mówi, podejmij decyzję. Podejmij teraz w październiku jakąś decyzję. Bardzo możliwe, że to coś, co przychodzi, czego się obawiacie, to jest jakaś nowa, jakieś nowe możliwości, jakieś nowe pomysły, nowa pasja. Coś, co możecie razem robić być może, a może to jest coś w pracy, ktoś zacznie coś zmieniać w swojej pracy. Jakaś taka nowa pasja. I ktoś się może tego obawiać, ale da mu to niezależność i szczęście, no. Da to tej osobie niezależność i szczęście, więc pewnie bym się tego nie bała, tylko bym to robiła. Ym, jeżeli jesteście singlem, jest pokazane, że ktoś za wami tęskni i was obserwuje, ale to nie jest materiał na związek. To może być wasz były, a jeżeli nie były, to nie jest to materiał na związek. To może być ktoś, kto was zostawił na lodzie, albo ko ktoś, kogo wy zostawiliście na lodzie. Jest pokazany, nie mam, nie mam, to będę śledzić, ale nie mam, nie mam i w ogóle nawet nie wiadomo, czy chcę mieć, ale będę śledzić. Co to jest? Wy na szczęście zachowujecie ostrożność wobec tego czegoś, więc to jest pozytywne, ale weźcie uważajcie, weźcie uważajcie na śledzika. Obserwuję Was. Ja powiem szczerze, ten człowiek, jest jakiś biedny, ale to nie tak biedny w sensie, że go żałujemy, tylko albo jest biedny, bo nie ma nic do zaoferowania, totalnie nic. I ja nie mówię tutaj tylko o pieniądzach. Pieniądze też. Może być ten człowiek taki dosyć mało. Widzicie? I to nawet nie chodzi, że nie jest majętny. Tu chodzi o to, że nie ma żadnego zacięcia, żeby nawet jak zarobi pieniądze, to żeby je zaoszczędzić albo zainwestować. Nic tu nie ma takiego... Stabilnego, konkretnego, a propos tej osoby. To może być Wasz były człowiek, albo jakiś człowiek, który Was obserwuje. E, ale ten człowiek w ogóle nie ma nic do zaoferowania. Nie ma do zaoferowania y, jakiejś opiekuńczości, miłości, y, stabilizacji, ale śledzi i patrzy oczami. Mm, 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 mm. W ogóle nie. Jeśli weźcie, przestańcie, ani nawet nie patrzcie w tą stronę. Wiecie, co by to było? W ogóle nie wiadomo, czy ta osoba dlatego tego nie robi. Ta osoba może dla po to was śledzić, czy próbować jakiegoś tam, nie wiem, kontaktu czy czegoś, bo nie ma za bardzo gdzie pójść i ta tak z braku laku, tak, a dobra, to pójdę tu i spróbuję. To jest na takiej zasadzie. To nie ma sensu. Nie iść w tą stronę, nie dać się wciągnąć w coś toksycznego, to może być osoba niestabilna, to tak lekko powiedziane, nawet bym myślała, że może jakiś egoista, a egocentryk, albo egoistka. Ale jakaś osoba, która. Ja Wam powiem tak, nie jest pokazane, że Wam da cokolwiek wartościowego. Dlatego uważajcie na to w październiku, dobra? Uważajcie. Jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli Wy jesteście gdzieś zatrudnieni, Niektórzy przechodzą przez jakieś mini wypalonko, ale całkowicie niepotrzebnie, dlatego że i tak i tak cały czas jest pokazane, że będziecie pracować. To może być chwilowe. To może być chwilowe. Możesz się też ktoś wkurzyć, ale potem się odkurzy w sensie, jakby się wkurzył, e, przejdzie mu i jest pokazane, że dalej będzie działanie. Dużo pasji, dużo działania. Uważać natomiast w tym miesiącu, żeby to co robicie, żeby to było robienie czegoś w dobrym kierunku, żebyście nie zboczyli z jakiegoś kierunku. To raz, a dwa, żebyście nie robili nic impulsywnego na terenie pracy. No, jest pokazane, że na terenie pracy może być jakiś niewłaściwy romans. Niewłaściwy, niedobry. To ci, którzy wiedzą, że mogliby mieć. Ja nie mówię, że wy romansujecie, ale że ktoś by mógł chcieć, patrzy na was pod takim kątem. Tak, To, to jest takie trochę. Nie wiem, może was nachodzi praca, a może pracujecie razem, ale. Hmm. Nie wiem. Zmiana kierunku. Jest pokazane, że macie wystarczająco dużo talentu, siły, wiedzy, zacięcia i motywacji, żeby coś robić w tym miesiącu, Macie. Ale niektórzy nie będą chcieli iść w jakimś konkretnym kierunku. Będziecie chcieli zmienić kierunek. Jest pokazane, że macie bardzo dużo takiej macie taką postawę obronną niektórzy. Być może was ktoś będzie nakłaniał albo zmuszał do jakiegoś konkretnego kierunku, a wy pokazujecie, że wy nie chcecie tego kierunku. Równie dobrze mogę mówić o kierunku studiów. Ktoś wam powie w pracy idź na takie i takie studia, a wy powiecie, ale ja nie chcę iść na taki kierunek, ja chcę iść na inny. No. Ale wy pokazujecie, że wy się obronicie przed wszystkim w pracy. Że Obronicie sw swoje stanowisko, czekajcie, co mi się odwróciło. Obronicie swoje stanowisko, obronicie swoje zdanie, obronicie swoją posadę, czy co tam, czy co tam jeszcze. Komunikacja w pracy może kuleć. Z innymi ludźmi, może kuleć. Jest pokazane, żebyście nie żałowali i nie wracali do przeszłości. Jeżeli było coś, co chcieliście zrobić, i się nie udało, to iść dalej i robić coś innego. Nie przejmować się. Jeżeli byłyby jakieś potyczki małe, też się tym za bardzo nie przejmować, bo karta Rada mówi: nie żałuj tego i nie wracaj już do przeszłości. Jest też pokazane, żeby komuś wybaczyć. Jeżeli ktoś by wam zrobił awanturę w pracy, albo by się z wami pokłócił, bo mówię, komunikacja może kuleć z jakimiś ludźmi, to jest pokazane, żeby to odpuścić, żeby nie trzymać urazy, nie chować urazem. Samozatrudniony yy, rak pokazuje yy, dobrą kartę pieniędzy i biznesu. Tu jest wszystko ok, ale jest pokazana jakaś sprawa, która się nie kończy nie zmienia lub nie kończy, a jednocześnie nie rozwija. Ogólnie wasz biznes jest pokazany dobrze, jest OK, powinny być pieniądze, powinno wszystko dobrze prosperować. Jeżeli wy prowadzicie biznes rodzinny, to jakaś osoba z rodziny, zwłaszcza matka lub żona, jeżeli nie jesteście żadną z tych osób, no chyba że jesteście i wy jesteście niezadowoleni, może, no ale nie wiem, ale jakaś, jakaś osoba może bruździć albo przeszkadzać. Mm. Wiem, albo zdrowie. Zdrowie. Jakaś osoba może chorować, i wtedy wy byście musieli, zamiast skupić się na swoim, na swoim biznesie, to musielibyście zająć się jakąś osobą. To może być matka. Osoba z rodziny. No. Ale jeżeli nie ma takich rzeczy, jakaś sprawa, która nie rozwija się wystarczająco dobrze, a jednocześnie wy nie rezygnujecie z tego. Nie chcecie tego zostawić, nie chcecie odejść od tego. A? Nie wiem, co to jest. Uważajcie na ego swoje i innych ludzi, ale jeżeli chodzi o jakieś spełnienie marzeń w Waszym biznesie, wy wiecie, co to jest, mam nadzieję. Jak nie wiecie, to sobie to jakoś ułóżcie w głowie, jak ma wyglądać spełnienie marzeń w Waszym biznesie i jest pokazane, żeby nie rezygnować, żeby iść po to spełnienie marzeń. Niektórzy będą musieli trochę bardziej się skoncentrować na pracy, nawet tak, że można by powiedzieć, że. Że może aż za bardzo, że praca byłaby, ja mówię o samozatrudnionych, że praca byłaby najważniejsza w tym miesiącu za wszystkiego. No. Być może dlatego ktoś mógłby ym, rodzinę zaniedbać, czy coś takiego, ale jest pokazane, że wyjdziecie po jakieś spełnienie marzeń. I takie nawet nadmierne skupienie na pracy w tym miesiącu może się opłacić. Ja Was nie namawiam do pracoholizmu, ja tylko mówię, że dobrze byłoby się przyłożyć do tego spełniania marzeń w tym miesiącu. Dobra? Dobra. Co jest do osiągnięcia w tym miesiącu? Co jest do osiągnięcia? Możecie się z kimś pogodzić, z kim się już znaliście kiedyś. Może być um, dogadanie się lub umowa, i, i jest pokazane, że ktoś komuś może odpuścić grzechy. Ja nie wiem, czy chcecie coś takiego zrobić, ale to jest do osiągnięcia. Jest możliwe um, odgrzanie czegoś, co było, albo jeżeli ktoś ma relację, która się trochę. Psuje to naprawienie tej relacji. W sensie, dobra, może nie musimy jeszcze się rozstawać, bo właściwie jest jeszcze między nami uczucie, to może spróbujmy, ale takie odpuszczenie, że ktoś przestaje się tak kurczowo trzymać czegoś. No i to może prowadzić do dobrych, do dobrych relacji. To może być też przyjaźń, to nie musi być romantyczne, ale ta sytuacja, to może prowadzić do dobrych relacji. No, poprawienie relacji. Z kimś czy z jakimiś ludźmi? No. No dobrze, kochani. Wy z każdym znakiem zodiaku. Od baranka do rybeczek. Od baranka do rybeczek. Raczulisz z każdym. Znakiem, jeżeli macie baranka, awantura, całkowicie bez sensu, ale potem się pogodzicie. Niektórzy mają relację, która jest tylko i wyłącznie przyjacielska jest przywiązanie, jest przyjaźń, może i miłość, ale bardzo platoniczna za mało pasji brakuje pasji tutaj. A niektórzy się tak skoncentrowali na dzieciach, że, no, że brakuje pasji. Z bykiem ktoś się zastanawia nad inną drogą, ale nie robi tego, bo nie umie zaplanować. Zastanawia się, myśli, ma, in ma alternatywę, ale nie robi tego, bo nie wie jak, nie wie gdzie albo nie wie za ile. Jeżeli chodzi o bliźnięta, jest pokazane wyczekiwanie decyzji albo wyczekiwanie jakiegoś werdyktu albo czegoś związanego z jakimiś urzędami. Ktoś czeka, ale to są dobre karty, bo to jest sprawiedliwe i czekamy na. To czekamy na sprawiedliwość, czekamy na to, żeby się, żeby się coś okazało albo żeby się coś rozwiązało. Czekamy, wypatrujemy tej sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o raka, czyli dwa raki teraz, kochani, dwie kobiety są pokazane, czyli może w waszym związku, jeżeli macie damsko-męski, może ktoś bruździć. Jakby były dwie kobiety, to jedna jest napalona, a druga jest wredna. No to nie wiem, to dziewczyny te napalone się zastanowić jeszcze, czy z wredną babą należy się napalać. No to nie wiem, ale, yy, ale jeżeli macie damsko-męską relację, dwa raki, wredna baba prawdopodobnie mamusia, teściusia, siostrusia, była żonusia czy coś takiego, yy, albo kochanka, która chce wejść między was, ale wredna baba, bruździ, no bruździ. I nie ma jakiejś decyzji, jakieś taka niejasność i kłamstwa, możliwe, niestety. Z lwem wychodzi na jaw coś związane z pieniędzmi, ale to jest negatywne. Wydatek albo ktoś zataja coś z pieniędzmi. Może też ktoś chce uświadomić, że tu nie ma poczucia bezpieczeństwa. Spadną za dużo ludzi, ktoś zwraca uwagę na coś innego. Być może imprezuje, pije, chodzi po imprezach, a być może po prostu podrywa innych ludzi gdzieś tam. Z wagą. Jest pokazane, że nie ma stabilizacji, albo nie ma romansu, albo jest romans, który wchodzi pomiędzy dwójkę ludzi, wtedy mamy trójkąt, czyli jakiś romans na boku i psuje się w domu sytuacja, ale jeżeli nie ma trójkąta, to jest pokazane, że nie idzie to w dobrą stronę, ta relacja niestety. Możliwe, że. Macie mało romansu między sobą z wagą, dlatego że macie jakieś problemy z domem, albo jakieś remonty i się na tym skupiacie i tyle. Z Skorpionem jest pokazana obsesja, sytuacja karmiczna, dużo magii, albo jakieś uzależnienia, ale dobra, dobry miesiąc, żeby rozwiązać tą sytuację w tą albo w tą. Jeżeli macie Strzelca, jest pokazane. Kłamstwo lub brak jasności, znowu na temat pieniędzy, tak jak było przed chwilą z lwem. Ktoś coś daje lub. Lub kupuje, lub inwestuje, a nie mówi prawdy, ale jest też pokazane, że ktoś może udawać, że inwestuje, czyli tu nie mówi prawdy, że inwestuje w tą relację, a tak naprawdę tylko bierze. Jest pokazana, pokazany brak jasności, brak prawdy i w ogóle nie wiadomo, w jaką stronę zmierza ta relacja. Z koziorożcem jest pokazana osoba, która była niedowartościowana i teraz w końcu już poznaje swoją wartość i nie pozwoli się źle traktować. Yy, możliwe, jakiś nowy początek albo nowe życie. Z wodnikiem ktoś rezygnuje, wybacza, odcina się, ale rezygnuje, bo jest za dużo przeszkód. A z rybami brak nowego początku, bo coś innego jest wygodne. Na przykład, wygodnie zostać z, yy, z rodziną, z żoną, z mężem, yy, bo po co zmieniać, jak to jest wygodne, ale no yy, tym samym nie ma nowego początku, nie ma nowego związku. Dobra, kochani. Co osoba, którą macie w głowie, chciałaby Wam powiedzieć? Wiem, że byłem tylko plasterkiem, żeby odciągnąć Cię od Twojego bólu. Osoba wie, że miała Was tylko odciągnąć od Waszego bólu, czyli cierpieliście po kimś innym, a i oni byli pocieszką po prostu i oni sobie z tego zdają sprawę. Miśki tyle. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. Pamiętajcie, żeby sprawdzać znaki wedyjskie, Ascendent i Księżyc też. Widzimy się niedługo, a na razie buziaczki. Pozdrowionka. No i papa.